Tu nas sprzyja tym, którzy grają. Bawimy się, druga część podsumowywania sezonu 2022-2023 przed nami. Dzisiaj mierzyć się będą ze sobą dziennikarz Viaplay Andrzej Twarowski. Dzień dobry. I dziennikarz redakcji Piłkarzyki Krzywy. Panowie, będzie ciekawie, wybrałem 8 ikonicznych meczów tego sezonu Premier League. Słuchaj, wiesz co, ja to nie jestem w stanie sobie przypomnieć takich... wyniku meczu, który komentowałem 2 tygodnie temu. Więc będzie ciekawie. Tak? Jestem bardzo zainteresowany tym, ile wam się uda punktów zdobyć. Ja celuję w 3 jakie punkty. Wyznaczycie sufity w 3 dla naszych punkty? Widzów. Tak, to jest takie moje minimum. Ale poczekajcie, ale to jest goły wynik, czy też ze strzelcami? Za każdą poprawną odpowiedź macie punkt. Czyli strzelec punkt i wynik też punkt. Czyli na przykład podajesz dobrze wynik. Czyli 2 punkty w jednym wynik, za wynik rozdanie, jeden tak? punkt można mieć. I dajmy na to jest 7 strzelców, to jeszcze 7 okay. punktów do ugrania. Więc będzie ciekawie. Ale bardzo... to, że trzeba wymienić 7 strzelców? Tak, no, tak. Przy okazji jednego meczu, który na pewno będzie, coś mi się wydaje. O, proszę bardzo. Znaczy nie, ja przewidywałem, że to może być. A to ale nie powinieneś zrobić tak, że jak wymienisz 2 strzelców, to już jest punkt? No bo jak to? Nie, nie, nie może być za łatwo. Za każdego strzelca punkt. Okay. Widzowie też się bawią. A za każdego strzelca punkt? Tak, za każdego strzelca punkt. A przestrzelony strzelec oznacza nie co? Nie będę wam odejmował. Nie, możecie strzelać. Okej, bo ja myślałem, że jest jakby jeden punkt za wytypowanie wszystkich. Rozumiesz? Że powiedzmy było 3-2 i typujesz tam te 3 gole dla gospodarzy, 2 dla gości. Czy masz ty jeszcze tą muzyczkę? Może na telefonie? 07 zgłosi się. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy i lecimy do pierwszego spotkania, którym się zajmiemy. Ja już wpisuję wynik. Proszę was o wymienienie wyniku i strzelców pierwszych derbów Manchesteru tego sezonu. Starcie z 2 października 2022 roku. Kto strzelał i jaki był wynik? Tęgie głowy pracują. Coś tu powstaje już. Do zdobycia. No. Nie wiem, mam taki przebój, że tak było, ale nie jestem pewien. Do zdobycia, panowie, jest uwaga, 10 punktów, albowiem mamy 9 goli, a wynik to 6-3. I teraz poproszę wasze odpowiedzi. Pokażcie. 6-3. 6-3, Haaland 3, Foden 3, Martial 2 i... O, Martinez tu jest, a to Antony strzela. Antony strzela. Taka piękna bramka. Krzywy ma dobrze wszystko, Andrzej ma dobrze prawie wszystko, więc Andrzej otrzymuje punktów 9, Krzywy otrzymuje punktów 10. I teraz brawo, bardzo was Krzywy. Proszę, żebyście zapisali te punkty na swoich tabliczkach, dobrze. Bo ja się w tym wszystkim mogę pogubić, nie jestem w stanie tego spamiętać. 10, Andrzej 9. Drugi przykład przed nami. Uwaga! Ważne spotkanie dla kibiców Arsenalu, bo od tego momentu zaczęło się wiele sypać. W zasadzie już wcześniej było widać te przebłyski, te znaki, ale mecz na Anfield był meczem bardzo trudnym. Aaron Ramsdale, ratownik, ostatecznie skończyło się czym i jacy byli strzelcy? Liverpool, Arsenal... 9 kwietnia 2023 i tu pamiętam roku. Jedynie wynik. Strzały co do strzelców w moim wykonaniu. No dobrze, panowie, to najpierw poproszę o wasz wynik. Pokażcie proszę tabliczki. 2-2. Za to oczywiście macie punkt. Strzelcy. U Andrzeja Gakpo i Firmino, Martinelli i Jesus. U Krzywego Salah, Gakpo, Martinelli i Saka. I uwaga. Pierwszego gola strzelił Mohamed Salah dla Liverpoolu, drugiego Roberto Firmino, karnego nie strzelił, wcześniej strzelił pod koniec pierwszej połowy. W Arsenalu Martinelli po akcji, w której uczestniczyli Virgil van Dijk i Andy Robertson, ale niekoniecznie takich powodów, jakich by chcieli. I Gabriel Jesus. Więc Andrzeju, ty masz punkt 1, 2, 3, 4 punkty. Andrzej ma 4 punkty, Krzywy ma punkt za wynik, za Salaha i za Martinellego, czyli 3 punkty. 13 a nie powiedzieć, kto strzelił drugą dla Arsenalu. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus po wrzutce z lewej strony i 2 do 0, ja ale to był ten... 4 punkty, obaj. Tak, ty zgarniasz 3 punkty. Salah, Martinelli i wynik, bo Gakpo jest niepoprawny i Saka jest niepoprawny. Strzelił Firmino i Jesus. Dobra. A 4, jest. Czyli jest remis, jest 13-13. Dobra. Przechodzimy do przykładu trzeciego. 23 kwietnia 2023 roku. Tottenham jedzie na daleką północ i mierzy się na St. James's Park z Newcastle. Komentowałem coś tam się stało, coś tam się wydarzyło. Co się konkretnie wydarzyło i kto strzelał? Podążam za moimi skojarzeniami.
Nie będę jakoś bardzo grzebał w pamięci. Dumam. Coś już tutaj powstało. Coś już powstało na tabliczkach. Coś na pewno. Dobrze, coś jest. Uwaga. Ja pamiętam, jak oglądałem początek tego meczu, tak, Andrzeju, ten wybitny rezultat po 20 minutach, było, przypominamy, 5 na liczniku, skończyło się ostatecznie, pokażcie tabliczki, 6-1, więc za to oczywiście macie wynik. I uwaga, pierwszego gola w meczu strzelił Jacob Murphy, więc obaj macie go na swoich tabliczkach, drugiego strzelił Joel Linton, więc jest Joel Linton i tu, i tu. Trzeciego gola strzelił też Jacob Murphy, więc Jacob Murphy razy dwa. Później strzelał Aleksander Isak w 19 i w, Aleksander Isak w 19 i w 21. I w jednej z tych sytuacji dogrywał mu Fabian Scher. I chyba dlatego wam się Fabian Scher skojarzył. Ostatnim strzelcem jest Callum Wilson i tego strzelca ma Andrzej. Dla Spurs trafił Harry Kane, więc teraz policzmy punkty dla porządku. Andrzej ma punkt za wynik, za Murphy'ego, za Isaka, za Joelintona i za Wilsona i za Kane'a, czyli masz punktów 6, Andrzeju, a Krzywy ma punkty za wynik, za Murphy'ego 2, za Isaka 4, za Joelintona 1 i za Harry'ego Kane'a, czyli też 6. Okay, po 6. Czyli mamy chyba remis. Tak jest, nadal remis. 19 do 19. Tak jest. Czwarta runda przed nami. Jestem ciekaw, czy to będzie dla was no-brainer, czy też nie. 14 stycznia 2023 roku miało miejsce spotkanie, które znane jest z uwagi na jedną naprawdę poważną kontrowersję. Bo uznano takiego dziwnego gola. Derby Manchesteru numer 2 w tym sezonie. Jaki był wynik i kto strzelał? To dziękuję. A to ten mecz też miałem przyjemność komentować. Onside? Onside, tak. Od razu wam powiem, że do zdobycia są 4 punkty, więc pokażcie tabliczki. 2-1 Czyli mamy Bruno Rashford, Grealish, Bruno Grealish Rashford. Na 1-0 Grealish. Głową. Tak jest. I na 1-1 Bruno. Zostawił Rashford. Tak jest, to jest ta kontrowersja. Tak, za Kanjim ta sytuacja. Dokładnie i Marcus Rashford dostawiający nogę po podaniu z lewej strony. Po 4 punkty. 2-1 Po 4 punkty. Cały czas remis. Idą panowie łeb w łeb. Bramka, czyli 23, tak? Czyli tak, Michael, tak, Michael Jordan. Zobaczymy, Jordan. Jak będzie teraz, bo uważam, że to jest najbardziej game wymagający. Changer? To może być game changer. Najbardziej wymagający przykład ze wszystkich, które przygotowałem chyba. Uwaga! No. Spotkanie, które zszokowało całą piłkarską Anglię 8 maja, a więc jesteśmy niedługo po tym wydarzeniu. Okay. Brighton mierzy się na Amex z Evertonem i dochodzi do czegoś dziwnego. Jaki był wynik, kto strzelał? O kurde. Nie śledziłem tego meczu. Tylko wynik sprawdziłem. A to właśnie o wynik pytałem. Tak, tylko strzelców nie znam kompletnie. To wyszywanka będzie. No to będę nie szył. Nie taka, którą sobie do ubrania przyczepisz. Tylko teraz nie pamiętam, czy tam było do zera, czy była jedna bramka. Poczekaj, ale ja to odwrotnie napisałem. To jest zmiana. Ale ważne, żeby strzelcy byli po poprawnej stronie, ja się domyślę. Tak, bo mecz jest na Amex, także Bright, spokojnie. No ja dopiero zaczynam wypisywać. Teraz się zaczyna wyszywanka. Ale mi jest łatwiej. Ja tam komentuję i tak się zdarzyło, że komentowałem mecz przecież Everton-Manchester City. Staram się przygotowywać roboty, więc Jezu, to, tam... to jest dla mnie dużo prostsze. Także nie przejmuj się Krzywy, jeżeli coś tam tobie się pomiesza. Jako sympatyk tej ligi też powinienem wiedzieć. Akurat... Ale wiesz, to jest inny poziom koncentracji. Oglądasz przed telewizorem, i telefon, wiesz, gra, radio, żona krzyczy, dzieci płaczą. Jak przy komentarzu się zdecydowanie lepiej zapamiętuje. Tak samo jak przy meczach, które tak naprawdę pieczołowicie siedzisz i śledzisz. Tak, bo to trzeba ekran, wejść w tunel. Tu mogę dać, nie wiem, jego sobie dam. I jeszcze jedno nazwisko jeszcze. Dajmy na to, że strzelał... Numer to będzie, jak wszystko poprawnie napiszę, Krzywy. Nie, dobra. Już widzę, że tutaj rzeczywiście szycie miało miejsce. Tak? Tak, że kurs szwaczki Krzywy przeszedł pomyślnie. Panowie, 1, wynik w ten lany poniedziałek 1, to 1-5. Andrzej ma dobrze, tylko oczywiście zamieniliśmy miejscami, ale strzelcy są na odpowiednich miejscach, tylko jest tutaj mały defekt, Andrzeju, albowiem dwie bramki strzelił Dwight McNeil, dwie, z czego pierwszą w tym meczu Abdoulaye Doucouré, ale
i Jason Steele oczywiście z golem samobójczym, ale dla Brighton strzelił Alexis McAllister. A, McAllister. Więc rzut Andrzej, karnego, to był rzut karny? Czy... To nie był chyba rzut karny. Może dobitka? Nie, nie, jakaś, nie, nie. A może nie to była dobitka strzału Mitomy? Na tu nie może, tak, tak, tak. Nie, karnego nie ma. Czyli minus jeden punkt. Minus jeden punkt i to jest tak. Jeden za wynik, dwa za McNeila. Sześć punktów, dokładnie. Andrzej z sześcioma punktami, a Krzywy liczymy. Uwaga! Zaczyna się zabawa. Za punkt zero. Za wynik za zero. Punkt, za wynik. Enciso nie strzelał, strzelał Alexis McAllister. Strzelił do kule. Gdybyś to 2x przeniósł niżej, to miałbyś dwa punkty i strzelił do McNeil. Więc niestety Krzywy dwa punkty na twoim koncie tylko. Andrzej wynik odjeżdża. Punktowy byłby dobry, gdyby ciebie, wiesz, tylko policja złapała i powiedziała, proszę pana. Ile? Trzy punkty czy dwa punkty? Ja 25 dwa. Punktów na koncie Krzywego, 29 na koncie Andrzeja, więc Andrzej odjeżdża. Zbliżamy się już do końca naszego quizu. In a brand new Skoda. In a brand new Skoda, tak jest. Szkoda pewnego wyjazdu Manchester United, niedalekiego, bo do sąsiedniego miasta, niedaleko położonego, ale który zakończył się ciekawym wynikiem. Ojej, nie, nie, tak to? Liverpool kontra Manchester United, spotkanie, które odbyło się 5 marca na Anfield. Kurczę, ja tak słabo to pamiętam. Jaki był wynik? Ale wyniku nie pamiętasz? Pamiętam wynik, tak, pamiętam. Dobra, pamiętam, kto otwierał. On też strzelał. On też strzelał. Prosi było powiedzieć, kto nie strzelał. Kto nie strzelał. on też strzelił. Czyli masz wszystkich? Mam czterech na razie. Nie ja pamiętam, czy ktoś strzelał dwa razy, czy też nie. Ale on chyba dwa razy strzelał. Nie, to ja wszystkich nie trafię. Poczekaj, poczekaj. Andrzej wypisał. Czekaj, niech to jeszcze sprawdzę, czy mi się liczba tych goli zgadza z wynikiem. To tak padało, że... Zgadza się. Tak, rzęsisty deszcz był. A jak dobrze pamiętam, my wtedy byliśmy na pępkowym naszego przyjaciela, więc to tak się średnio pamięta ten mecz. No tak już, i bliżej siódmej to już... Wtedy już było 0,7 zgłoście. Dobra, tu też było 2x chyba, więc mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze jeden zawodnik. Tam ktoś nieoczywisty. O, chyba on. No dobra, mamy to. Teraz się dowiemy, jakie to było teraz pępkowe. Teraz się dowiemy, jakie to było pępkowe. Wynik to oczywiście 7-0 dla Liverpoolu, panowie. Yes. Oczywiście macie punkt za to. Wynik spotkania otworzył Cody Gakpo w pierwszej połowie. I później bramki padały następująco. Darwin Núñez w 47, Cody Gakpo w 50, więc dwa gole Gakpo Andrzej ma dobrze. Mm-hmm. Mohamed Salah dwukrotnie, w 66 i 83, Roberto Firmino w 88. I teraz tak. Krzywy ma za wynik 1, za Gakpo 2, za Darwina 3-4, za Salaha 5-6 i za Firmino 7. To czyli ładnie, brawo. W zasadzie pomyliłeś tylko gola Gakpo. Czyli ja rozumiem, że ty byłeś kierowcą na tym pępkowym. Uwaga, zdałem prawo jazdy za 7 razem. No to wielkie co za przypadek. Ale nie jeżdżę raczej, nie korzystam. Tak, nie ale krzywy, bo Krzywy jakiś taki dziwny przesąd miał, że z przepaską na oczach jeździ. Próbował znać na początku. 7 punktów sobie dopisz, dobrze. Masz 32 i liczymy punkty Andrzeja. 7, za wynik oczywiście 1, za gag po 2, czyli 3. Darwin Núñez 4, 5. No i tyle, 5 punktów na koncie Andrzeja. A więc 34 punkty. 32. Oj, Krzywy się zbliżył, będzie ciekawie. Dwa ostatnie przykłady przed nami, panowie. To jeszcze dwa przykłady. Tak, lecimy. Uwaga, mecz, który zdefiniował, tak przynajmniej po latach będziemy mówić, Mistrzostwo Anglii, a więc Etihad Stadium 26 kwietnia. Jaki był wynik, kto strzelał? Byłem Manchester tam. City, byłem Arsenal. Tam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Była mowa. Co, jak ty mówisz, że nie pamiętasz, to ja też przestaję pamiętać, wiesz co? Nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam. No. Ja coś tam pamiętam. Poczekaj. Na Etihad mecz, tak? Mecz na Etihad, tak jest. No dobrze. Mamy to? Pokażcie, panowie, wasze tabliczki.
Wynik to 4-1, bo gola honorowego strzelił wielki Holdini. Tak potem, jest, i Rob Holding. Puścił oczko, tak, 1-3, dokładnie, to było słabe. Dokładnie, Kevin De Bruyne oczywiście z dwoma trafieniami, więc obaj macie poprawnie Kevina. Jest Erling Haaland w końcówce spotkania, ale John Stones jeszcze po drodze nam się przydarzył. To było to zagranie z rzutu wolnego, piłka Kevina. Z lewej strony zamknięcie. Z lewej strony zamknięcie, analiza VAR i ostatecznie gol uznany. A więc Andrzej, jeden punkt za wynik, jeden za Holdinga, 2 za Kevina i 1 za Haalanda, czyli 5 i Krzywy, czyli łącznie 39 punktów. Ja mam tylko 3 punkty. A Krzywy 3 punkty, 2 za Kevina i 1 za Haalanda, tak jest. No i szanse maleją Krzywego na to, żeby wygrać z Andrzejem. Szansa liczę, na sukces. Liczę, czy do zera spadły szanse. Nie, uwaga, szanse nie spadły do zera. Krzywy ma jeszcze szansę zremisować ten, albo nawet wygrać. Nie, Krzywy ma szansę nawet wygrać. Czyli znowu jakiś mecz z wieloma bramkami. Może być twist, uwaga. Tego jestem niezwykle ciekaw. 14 sierpnia 2022 roku na ławce trenerskiej Chelsea i Spurs zasiadają Thomas Tuchel, Antonio Conte. Mecz zapamiętany głównie z uwagi na to. To, co stało się po końcowym gwizdku. Dokładnie, tak było. Tak to wyglądało. Więc jaki był wynik i kto strzelał? Jeżeli zapiszesz, że czupryna pewnego zawodnika mocno cierpiała, to dostanę punkt? Oj, niekoniecznie. Ale kto strzelał? Ale to była kontrowersja, o której warto przypomnieć, bo do dzisiaj zostaje niewyjaśniona. Kibice domagają się swoją drogą, żeby ci, którzy zarządzają tym, upublicznili informacje o procesie zarządzania tą sytuacją. No dobrze. A, jeszcze krzywy. Krzywy, skup się, bo jest szansa na dogonienie Andrzeja. Nie wymyślę tutaj strzelców w ogóle, nie pamiętam. Jednego jestem tylko pewien, jednej bramki. No ja też nie jestem pewien, także śmiało. Dobra, dajmy to. No dobra, mamy to, słuchajcie. Mogę już obwieścić przynajmniej wobec, że Krzywy nie dogoni Andrzeja. Pokażcie tabliczki. Proszę. 2-2 Sterling Thiago, Richarlison Kane, 2-2 Chelsea Tottenham, Chilwell, Sterling, Harry Kane. Uwaga, ten mecz został zapamiętany także ze względu na spektakularną bramkę Khalidu Koulibaly'ego. Po zagraniu z rzutu wolnego Kukurei, uderzenie przepiękne Koulibaly'ego, jego nie macie. Wynik to oczywiście 2-2, więc po jednym punkcie za wynik. Reece James, nie Ben Chilwell, a Reece James strzelał drugą bramkę dla Chelsea. A dla Spurs, no i Richarlison to nie mógł być, bo Richarlison dopiero niedawno ukuł. Był to Højbjerg i Harry Kane. Więc Andrzej z punktami 2 za wynik i za Kane'a, a Krzywy też 2 za Kane'a. I za wynik. Dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego quizu. Krzywy punktów 37, Andrzej punktów 41. Dziękuję za walkę. Magiczną granicę 40, gratuluję. Andrzej przebił. Dziękuję wam bardzo, panowie, za to, że byliście na z nami. Powinniśmy jak Antonio Conte. Antonio Conte z Tuchelem. Tak. żeby tylko moja czupryna nie ucierpiała, tak jak ucierpiała czupryna Marka Kukurei. Dziękujemy również wszystkim oglądającym. Podzielcie się swoimi wynikami w komentarzach, a my już za dzisiaj dziękujemy i się kłaniamy. Do następnego. Cześć. Siema. Dzięki.